dzisiaj opala się junakiem i razem z nami spija miód. Na Małgorzatka to unika, tym na Pilicką dzisiaj wpadł. Czytała głośno komunikat, a w dali tu chowalił wiatr. Tak jakoś dziwnie się złożyło, choć nie miałem żadnych szans. Niespodziewanie przyszła miłość, jak amunicja to rewans. I tyle trwałaby bez końca, lecz jeden szczegół zgubił mnie. Dziś z innym chodzi o Modyńca, bo on ma stena, a ja nie. Sanitariuszko Małgorzato, jakże twe serce zdobyć ma, choć sprawa wcale nie jest gładka, już jeden sposób dobry znam. O godzinie 17 zawyją syreny miejskiego systemu alarmowania, po którym to sygnale rozpoczniemy uroczystości. Thank you.
tygodniu zebrani kombatanci, uczestnicy Powstania Warszawskiego, rodziny powstańców, którzy już od nas odeszli na wieczną wartę. Spotykamy się na ziemi warmińskiej wraz z przedstawicielami władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych, organizacji pozarządowych dla uczczenia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pod obeliskiem poświęconym tym, którzy oddali swoje młode życie za ojczyznę na 8 miesięcy przed zakończeniem II wojny światowej w Europie. Szanowni Państwo, w minionym roku odszedł od nas na zawsze pan Zygmunt Krzymowski, inicjator budowy pomnika, przed którym stoimy. Żołnierz 1. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. Uczestnik jednej z ostatnich wielkich bitew Armii Krajowej, bitwy pod Krawczunami. Długoletni członek zarządu Okręgu Światowego, później Niezależnego, Związku Armii Krajowej. Edukator. Do ostatnich dni przekazywał swoją ogromną wiedzę o losach podziemia młodemu pokoleniu. Cześć jego pamięci. Uczcijmy minutą ciszy powstańców, którzy odeszli na wieczną wartę. Powitać uczestniczkę Powstania Warszawskiego, panią Danutę Filipek, podporucznik Filipek, uczestniczkę Powstania. Dziękuję. Drodzy Państwo, o zabranie głosu poproszę pana Piotra Grzymowicza, prezydenta Olsztyna. Szanowna droga pani Danuto, drodzy kombatanci, ekscelencjo księże arcybiskupie, panie wojewodo, panie marszałku, panie przewodniczący Rady Powiatu Olsztyńskiego, szanowny panie rektorze, szanowny panie kuratorze, przedstawiciele służb mundurowych, panie i panowie oficerowie, szanowni drodzy mieszkańcy Olsztyna, droga młodzieży. Dziś mija 76 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego, najbardziej tragicznego zrywu w naszej historii. Od lat w całej Polsce rodziny jego rozpoczęcia upamiętniają syreny alarmowe. Od lat na ich dźwięk zatrzymujemy się na chwilę, aby minutą ciszy uczcić tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę. Także w Olsztynie każdego roku 1 sierpnia spotykamy się pod pomnikiem bohaterów Powstania Warszawskiego, by wspominać najbardziej chwalebny i dramatyczny moment w historii Polski XX wieku. 63 dni Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 roku, gdy o 17 wybiła godzina W, dając sygnał do rozpoczęcia walk, do powstania ruszyli ludzie młodzi, bardzo młodzi. Z warszawskich szkół, uczelni, robotnicy, członkowie organizacji podziemnych. Wszyscy po latach hitlerowskiego terroru spragnieni wolności i wolnej Polski. To, że do dziś są jeszcze wśród nas świadkowie tamtego zrywu, zawdzięczamy właśnie ich młodemu wiekowi. Szli z nadziejami, które wcześniej zabrała okupacja, a przywracało powstanie. Bitwa o stolicę była bowiem walką nie tylko o Warszawę, ale i o całą Polskę, o zachowanie przez nasz kraj niepodległości i prawa decydowania o własnym losie. Niestety,
po dwumiesięcznych, niezwykle krwawych walkach wskutek przewagi niemieckiej oraz braku pomocy ze strony Armii Czerwonej powstańcy musieli złożyć broń. A los Warszawy został ostatecznie przypieczętowany. Została zniszczona i praktycznie zrównana z ziemią, stając się miastem gruzów. Jednak to dzięki bohaterstwu powstańców spisany został testament Polski walczącej, do którego odwoływały się powojenne pokolenia, domagające się prawa do godnego życia wolnej i suwerennej ojczyźnie. Dlatego dziś, po 76 latach, po rozpoczęciu powstania, z całą mocą mogę podkreślić, że powstańcy warszawscy dobrze zasłużyli się Polsce, dzielnie stając w obronie jej praw, godności i honoru. Ich postawa godna jest najwyższego szacunku i stanowi wzór wszystkich pokoleń Polaków. Szanowni Państwo, dziś żyjemy w wolnej Polsce, w zjednoczonej Europie. Każdy z nas może swobodnie wyrażać swoje poglądy. Mamy możliwość decydowania o sobie, o tym, gdzie i jak chcemy żyć. Jednymi z głównych elementów budowy przeszłości Europy są honor, wolność, prawo do samostanowienia oraz poszanowanie innych i odstąpienie od przemocy. Niemały udział w promowaniu i wpajaniu tych wartości ma pokolenie Kolumbów, jak w literaturze pięknej nazwano powstańców Warszawy. Nasza dzisiejsza obecność tutaj jest wyrazem solidarności z ideałami przyświecającymi żołnierzom Polski walczącej. To właśnie ich doświadczenia wpływają na następne pokolenia Polaków. To z ich poczucia obowiązku, patriotyzmu i niezwykłej odwagi nadal powinniśmy brać przykład. Pamięć o Powstaniu Warszawskim jest naszym najwyższym obywatelskim obowiązkiem. Jest hołdem składanym przeszło 18 tysiącom poległych powstańców i 180 tysiącom cywilów, którzy zginęli podczas walk lub zostali wymordowani przez hitlerowców. Narody, które zapominają o swojej przeszłości, nie mają przyszłości. My pamiętamy i będziemy pamiętać zawsze. Niech wszyscy, którzy walczyli, spoczywają w pokoju. Dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o zabranie głosu pana wicewojewodę warmińsko-mazurskiego Aleksandra Socha. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Olsztyna, szanowni kombatanci, uczestniczko Powstania Warszawskiego, panie prezydencie, księże arcybiskupie, panie rektorze, szanowni Państwo radni, panie komendancie, wszystkie służby mundurowe, droga młodzieży. Spotykamy się w ważnym miejscu, bo to miejsce ma nam upamiętniać ten ważny czyn, zryw mieszkańców Warszawy. Dzień 1 sierpnia zapisał się znacząco w kartach polskiej historii. Był to początek heroicznej walki młodych Polaków o wolną i niepodległą Polskę, która udowodniła światu, że jest silnym i walecznym narodem. Uczestnicy Powstania Warszawskiego pokazali, co tak naprawdę znaczą słowa. Odwaga, męstwo, determinacja, patriotyzm i poświęcenie dla ojczyzny. Mimo zbliżającej się porażki ich wola walki nie ustępowała, a wręcz stawała się coraz silniejsza. To oni są dzisiaj dla nas bohaterami mimo klęski i zwycięzcami mimo przegranej. W tym wyjątkowym dniu pragnę wyrazić wielką wdzięczność za utrwalanie pamięci o bohaterach Powstania Warszawskiego. Cieszę się, że jako naród polski pielęgnujemy i przekazujemy historię pokoleniom, historię naszego narodu. Oddaję hołd wszystkim ofiarom
tego heroicznego zrywu. Może od siebie chciałbym parę słów dodać, bo to są słowa skierowane z urzędu wojewódzkiego do kombatantów, do uczestników, że powstańcy nie chcieli wolności, która miała do nich przyjechać. Powstańcy zdecydowali, że tę wolność wywalczą sami. Ta wolność wywalczona przez siebie, przez wspólnotę, przez naród jest najważniejsza, najcenniejsza i powinniśmy tego chronić do końca naszego życia, do końca istnienia ludzkości. Pamiętajmy, szanowni państwo, wolność, jeszcze raz powtarzam, łatwo nie przychodzi. Kosztuje życie, zdrowie. Chciałbym podziękować serdecznie z tego miejsca władzom miasta Olsztyna za zorganizowanie tej uroczystości i szanowni państwo, uczestnikom, którzy tutaj jeszcze z nami są, kombatantom życzę wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Również, dziękuję. Również. O zabranie głosu proszę pana Marcina Kucińskiego, członka zarządu, wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Drodzy kombatanci, szanowni państwo, jestem przekonany, że dzisiejsza uroczystość, data 1 sierpnia, wywołuje w każdym z nas refleksję. Każdy z nas przeżywa ten dzień na swój własny sposób. Myśląc o tamtych wydarzeniach, stwierdziłem, że szczególnie dziś należałoby zagłębić się w to, co wy, drodzy kombatanci, uczestnicy tamtych wydarzeń, macie nam, osobom młodszym, do przekazania. Ostatnimi dniami czytałem, słuchałem wielu rozmów z wami. I tak wasza koleżanka, Wanda Traczyk-Stawska, prosi o to, byśmy byli bogaci w dobroć. Przypomina nam o tym, byśmy nie kierowali się nienawiścią i zemstą do drugiego człowieka. Byśmy walczyli ze sobą mądrze, używając argumentów. W nagranym nie tak dawno filmie mówi: chcemy żyć w kraju, gdzie wszyscy siebie szanują. Nie możemy się kłócić. Te słowa wydają się niesamowicie trafione. Popatrzmy tylko. Historycy sprzedają się między sobą i podają krytyce sens walk w Warszawie. A my? My poddajemy krytyce wybory i decyzje najbliższych nam osób. Zapominamy docenić działanie, zapominamy docenić wysiłek. Zapominamy wreszcie docenić to, jak się nam dziś żyje. Także dzięki wam, drodzy kombatanci. Pozwolę sobie również przywołać słowa komandora Romana Rakowskiego, który powiedział: prosimy was o to, byście zastanowili się przez chwilę, jak wy dzisiaj rozumiecie Polskę i swoje miejsce. Jak patrzycie na nasz wysiłek w dobie, gdy organizacja podziemna powstała bez internetu, telefonów komórkowych, smartfonów, portali społecznościowych, a często w głodzie i skrajnych warunkach. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie siebie w takich warunkach, w takiej rzeczywistości. Być może chociaż trochę łatwiej będzie wam zrozumieć tych, których albo dzisiaj już nie ma, albo jest tak niewielu. Drodzy kombatanci, szanowni państwo, pamiętajmy o tym przesłaniu, które niosą ze sobą te słowa. Pamiętajmy o tym, co jest zadaniem dla nas, współczesnych Polek i Polaków. Szukajmy tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Bądźmy wdzięczni za to, co mamy. Drodzy kombatanci, za taką lekcję w imieniu nas wszystkich życzę zdrowia. Pięknie dziękuję. Drodzy państwo, za chwilę przystąpimy do składania kwiatów i zapalenia zniczy przed pomnikiem bohaterom Powstania Warszawskiego.